Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję, której temat to przesunięcie równoległe wykresu funkcji o wektor o współrzędnych P i Q. Zapraszam. Co to znaczy przesunąć wykres funkcji o wektor o współrzędnych P i Q? Najpierw zapiszę. Wektor ma współrzędne P i Q. Pisze się współrzędne wektora w takim nawiasie kwadratowym i teraz tak, zapamiętaj. Pierwsza współrzędna P oznacza przesunięcie wykresu w prawo bądź w lewo. Druga współrzędna Q oznacza przesunięcie wykresu funkcji w górę bądź w dół. Ja to symbolicznie tak zapisałam, że jeżeli w prawo przesuwamy, to znaczy, że P jest dodatnie. Jeżeli w lewo, to znaczy, że P jest ujemne. Jeżeli do góry, to Q jest dodatnie. Jeżeli na dół, to Q jest ujemne. Teraz, jaki to będzie miało wpływ na wzór? Otóż, zapiszę Ci, jak będzie to wyglądało. Startujemy od naszej funkcji. Ogólnie nazywamy ją funkcją f od x. I teraz, jeżeli ja będę chciała jej wykres przesunąć o wektor o współrzędnych p i q, to w wyniku tego przesunięcia otrzymam funkcję, która będzie miała taki wzór f. I teraz w nawiasie nie ma x, tylko jest x minus p, czyli x jest przesunięte o p jednostek w prawo bądź w lewo i cała funkcja przesunięta jest o q jednostek do góry bądź na dół, dlatego piszemy plus q. I to musisz zapamiętać, bo to nam będzie potrzebne do tego, żeby sprawnie rozwiązywać zadania, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Ale zanim przejdziemy do zadań, ja tutaj mam przygotowany wykres. Jest to przygotowany wykres funkcji, to jest kawałek krzywej pierwiastkowej. Nieważne, jest to funkcja f od x. I teraz, ja załóżmy, będę chciała tą moją funkcję, czyli tutaj zapiszę y równa się f od x, przesunąć o taki wektor. O wektor o współrzędnych minus 2 i 1. Co to oznacza? Oznacza to, że przesunę dwie jednostki w lewo, dlatego że na minusie. I jedna jednostka w górę, dlatego że na plusie. Czyli zapamiętaj, pierwsza współrzędna prawo-lewo, czyli przesunięcie wzdłuż osi x. Natomiast druga współrzędna góra-dół, czyli przesunięcie wzdłuż osi y. W wyniku czego otrzymamy funkcję o takim wzorze f od, i teraz w nawiasie jest x minus p, czyli napiszę x minus i moje p to jest minus 2, czyli minus i minus daje plus, czyli będzie plus 2 i za nawiasem, tak jak wzór nam o tym mówi, jest plus q, a moim q jest 1, czyli plus 1. Czyli ja taki wzór podpiszę na moim tutaj układzie współrzędnych, tylko muszę to wykonać. Dwie jednostki w lewo, jedna jednostka do góry. I teraz popatrz, co zrobimy. Przesuniemy te punkty charakterystyczne. Ja mam tą kropeczkę zamalowaną, przesuwam. Dwie jednostki, moja jednostka to jest jedna kratka, zresztą podpisałam. Dwie jednostki w lewo, 1, 2 i 1 w górę. I tu w tym miejscu będzie moja kropka. 1, 2 i 1 do góry. Teraz to kółeczko puste. 1, 2, 1 do góry. W sumie wystarczy, ale ja tu mam jeszcze taki malutki punkcik, który oczywiście jest taki dosyć fajny, dlatego może mam współrzędne 1 i 1, dosyć widoczne. Przesuwam. 1, 2 w lewo i 1 w górę. Malutka kropeczka. Dzięki temu będzie mi łatwiej narysować ten wykres. To jest kawałek krzywej pierwiastkowej. Podpiszę wzór y równa się f od x dodać 2 i dodać 1. To jest oczywiście przykładowo. Ja przesunęłam o wektor o współrzędnych minus 2 i 1. No to może jeszcze jeden zróbmy. Przykład, czyli startujemy od funkcji f od x, przesuwamy, niech teraz będzie o wektor o współrzędnych 2 i 2. Niech będzie taki 2 i 2. Czyli jak to będzie wyglądało na wzorze? Otóż y równa się zgodnie z tym f od, i teraz nawias jest x, bo zgodnie z tym wzorem postępujemy, minus p, ale moim p jest dwójka, czyli muszę napisać minus, tak jak tutaj mamy 2. Dalej plus q, czyli u nas będzie plus 2. Teraz, jak ja to będę przesuwała? 2 jest pierwsza współrzędna, wynosi 2, czyli w prawo, i druga współrzędna wynosi też 2, czyli do góry. Czyli dwie jednostki w prawo i dwie do góry. Dwie w prawo, dwie do góry. Będę przesuwała ten wykres mojej funkcji tej wyjściowej, czyli niebieskiej. No to przesuwam. 1, 2, 1, 2. Tu będzie kropka zamalowana.
Dalej, ta malutka kropeczka. 1, 2 w prawo, 1, 2 do góry. Malutka kropka. I to puste kółeczko. 1, 2, 1, 2. I łączę. I powstanie mi funkcja, której wzór napisałam tak ogólnikowo. F od x minus 2 i dodać 2. Tak się zdarza, że czasem są konkretne wzory funkcji, czyli na przykład, to zrobimy sobie jako trójeczka, y równa się 2, wartość bezwzględna z x. I teraz nie ma f ogólnie funkcji, tylko jest konkretna już o konkretnym wzorze, 2, wartość bezwzględna z x. I teraz ja narzucam, że mam ten wykres tej funkcji przesunąć o wektor rozporządnych, weźmy sobie minus 1, minus 4. Tylko nie będę już tego rysowała, tylko mnie interesują wzory. Dlaczego? Bo najczęściej w arkuszach maturalnych jest właśnie zadanie testowe i wybierz wzór, który to będzie po przesunięciu o na przykład jedną jednostkę w lewo, cztery jednostki w dół. Czyli innymi słowy o przesunięciu o wektor o współrzędnych minus 1, minus 4. No więc piszemy y równa się i teraz zgodnie z tym wzorem f to jest ta nasza funkcja tu wyjściowa. Czyli zaczynam, piszę 2, wartość bezwzględna i teraz tam, gdzie x, muszę za nim napisać minus p. Czyli przepisuję x, muszę napisać minus, ale uwaga, moje p, zaznaczę, to jest moje p, to jest moje q. Czyli jeżeli moje p to jest minus 1, to powinnam napisać jeszcze 1 minus i 1. A po co? Minus i minus to plus 1, żeby było szybciej. I za całością, jak widzisz, zgodnie z tym wzorem, jest plus q. Czyli plus minus 4. To znowu nie ma sensu pisać plus minus 4, tylko napiszę po prostu minus 4. Otrzymałam wzór takiej funkcji po przesunięciu o taki wektor. No to zróbmy jeszcze jeden przykład. Niech to będzie funkcja 1, 2, x do potęgi trzeciej. I teraz przesuńmy o wektor o współrzędnych minus 5 i na przykład 1. Jaki wzór otrzymamy? Nie rysujemy tego, tylko mamy podać sam wzór. Otóż to jest moje p, wynosi minus 5, a moje q wynosi 1. I postępujemy zgodnie z tym wzorem, który poznajemy na tej lekcji, prawda? Czyli tak, f, czyli moje f zaczyna się od 1, 2. I teraz uwaga, nie mogę napisać samego x-a, bo we wzorze mam x minus p. I muszę to zrobić w nawiasie. Dlaczego tutaj nie dawałam nawiasu? Bo wartość bezwzględna zastępuje mi nawias. A tutaj muszę dać w nawiasie, czyli napiszę x minus p. Ale moim p jest minus 5 i znowu mam minus i minus. Czyli dlatego daję plus 5 i do potęgi trzeciej, jak widzisz, bo to muszę skończyć ten wzór i za całością mam plus q, u nas plus po prostu 1. I taki wzór otrzymujemy. Ucząc się tak prosto, zapamiętaj, jeżeli twoje p jest ujemne, to we wzorze tutaj będziesz miał za x plusa. Jeżeli twoje p jest dodatnie, to we wzorze za x masz minusa. Natomiast jeżeli twoje q jest ujemne, no to pozostaje we wzorze dalej ujemne, bo przy q widzisz, nie ma zmiany znaku. Jeżeli twoje q jest dodatnie, to pozostaje we wzorze dalej dodatnie. Czyli jednym słowem, zapamiętać bardzo prosto, tak na chłopski rozum, zapamiętać, że jeżeli jest p, to pamiętaj, że we wzorze musisz zmienić znak przy p. Czyli jak było minus 2, piszesz plus 2, jak było 2, piszesz minus 2, a q postępujesz bez zmiany znaku. Czyli było 1, jest 1, było 2, jest 2. I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o przesuwanie o wektor. Robimy to w układzie współrzędnych, jeżeli jest takie polecenie, narysuj wykres, czy też gotowy wykres przesuń o zadany wektor, czy przesuń dwie jednostki w prawo i na przykład trzy jednostki w górę, bo może być albo wektor podany, albo może być konkretnie, w którą stronę mamy przesunąć. Ale bardziej w arkuszach maturalnych spotykamy właśnie samo pisanie wzorów. Czyli to pisanie wzorów jest bardzo rzeczą ważną i tego właśnie Cię na tej lekcji głównie uczę. Mam nadzieję, że teraz możemy przystąpić już do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Poniżej dany jest wykres funkcji y równa się f od x. Ja ten wykres tutaj przerysowałam na moim układzie współrzędnych i mamy wykonać następujące przekształcenia. Podpunkt A. Mamy narysować wykres funkcji g od x o wzorze f od x plus 1 i za całością minus 2. I w podpunkcie B. G od x równa się f od x minus 2 i za całością minus 3.
żeby wykonać oczywiście rysunki w układzie współrzędnych, po pierwsze, my musimy zastanowić się, jakiego typu przekształcenie tutaj użyto. Otóż po tej liczbie i tej liczbie musisz wykapować, że to jest przesunięcie o wektor. Dlaczego? Bo wzór przy przesunięciu o wektor był taki, że to jest f od x minus p plus q. To już podaję ten końcowy wzór, który tam wychodzi przy przesunięciu o wektor. Zatem moje p wynosi, tak jak pamiętasz, mówiłam, moje p wynosi, tutaj przy p trzeba zmienić znak, minus 1, natomiast moje q tutaj się znaku nie zmienia, czyli minus 2. Zatem mój wektor ma współrzędne minus 1 i minus 2, czyli będę przesuwała w lewo o jedną jednostkę i w dół o dwie jednostki. No to w podpunkcie B teraz moje P wynosi, widzimy minus 2, zczytujemy 2, a moje Q widzimy minus 3, zczytujemy minus 3. Pamiętasz, mówiłam, widząc P zczytujemy ze znakiem przeciwnym to, co widzimy, a widząc Q zczytujemy tak, jak widzimy. Zatem w podpunkcie B będę przesuwała mój wykres o wektor współrzędnych 2 i minus 3. Co to oznacza? Oznacza, że będę dwie jednostki w prawo przesuwała i trzy jednostki w dół. Wykonam to różnymi kolorami, żeby było ładnie widać. Zatem najpierw przesuniemy jedna jednostka w lewo i dwie jednostki w dół, czyli wszystkie punkty charakterystyczne, czyli ten punkt. Jedna w lewo i dwie w dół tutaj. Teraz jedna w lewo, dwie w dół tutaj. Ten punkt. Jedna w lewo, dwie w dół. Tutaj będzie malutka kropeczka. No i może jeszcze ten punkcik taki był. Jedna w lewo i dwie w dół tutaj. I teraz muszę przyłożyć linijkę i postarać się, żeby wykres był estetyczny. Pamiętamy, przesunięcie o wektor nie zmienia nam kształtu, tylko ewentualnie umiejscowienie. Dlatego tutaj ta równoległość jest bardzo ważna, żeby było ładnie estetycznie. I podpiszemy sobie y równa się f od x plus 1 minus 2. Natomiast w podpunkcie B oczywiście mamy sytuację taką, że nasz wykres będziemy przesuwać o dwie jednostki w prawo i trzy w dół. Dwie w prawo, trzy w dół, ale ten wykres wyjściowy, czyli dwie w prawo, 1, 2 i 3 w dół. 1, 2, 3. W tym miejscu będzie kropeczka. Teraz ten punkcik. Dwie jednostki mamy w prawo i 3 w dół. 1, 2, 3. Tutaj będzie. Dalej. Ten punkt charakterystyczny. Dwie jednostki w prawo. 1, 2 i 3 w dół. 1, 2, 3. Malutka kropeczka. I jeszcze ten punkcik. Dwie jednostki w prawo i 3 w dół. 1, 2, 3. I tu malutka kropeczka. No i postaramy się oczywiście znowu zachować kształt, żeby to było estetycznie, żeby zachować właśnie kształt tej naszej funkcji, równoległość tam, gdzie trzeba. I mamy taki wykres. Podpiszemy sobie tutaj ładnie, estetycznie, można czerwono, y równa się f od x minus 2 i minus 3. Czyli pamiętajmy, przesuwając o wektor, musisz wiedzieć, w którą stronę. Czyli współrzędna P, przypomnę, odpowiada za przesunięcie prawo-lewo. Współrzędna Q za przesunięcie góra-dół. I pamiętaj, kształt wykresu pozostaje. Tylko i wyłącznie jest on narysowany w innym miejscu w układzie współrzędnych. Ale przesuwamy cały wykres odpowiednio w lewo, w górę, czy w dół, czy też w prawo. Zadanie numer 2. Podaj współrzędne wektora U, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli. W podpunkcie A g od x to jest f od x plus 2 plus 4. W podpunkcie B g od x to jest f od x minus 10 minus 3. I w podpunkcie C g od x to się równa f od x plus 1 minus 6. Czyli najpierw, żeby to podać współrzędne wektora, to po pierwsze przypomnijmy sobie, jak to działa. Startujemy od funkcji f od x, przesuwamy ją o wektor o współrzędnych p i q, w wyniku czego otrzymujemy taki wzór. F od x minus p i dodać q. I teraz popatrz, że to jest wynik końcowy, a my, to jest nasza funkcja g od x. A my w tym zadaniu numer 2 mamy podany ten wynik końcowy. Czyli naszym zadaniem jest po prostu odczytać na podstawie tego współrzędne wektora. Czyli to, co stoi za x, widzimy plus 2. Pamiętamy, że to, co stoi za x, odpowiada za p.
Czyli ja mogę wywnioskować, że moje P, widzimy plus 2, sczytujemy minus 2. Natomiast to, co jest za całą funkcją F, to jest Q. Widzimy 4, sczytujemy 4. Jeszcze raz przypominam, przy P znak zmieniamy, przy Q znaku nie zmieniamy. A więc mój wektor ma współrzędne minus 2, po prostu i 4. Analogiczne rozumowanie w podpunkcie B. Czyli moje P, co widzimy za X-em? Za X-em widzę minus 10. Czyli, jeszcze raz przypominam, przy P znak zmieniamy. Czyli widząc minus 10, sczytujemy 10. A Q? Q stoi za całą funkcją, czyli widzimy minus 3, no i spisujemy też minus 3. Czyli przy P znak zmieniamy, przy Q znaku nie zmieniamy. A więc mój wektor w podpunkcie B to jest wektor o współrzędnych 10, minus 3. No to w podpunkcie C znowu P to się równa. P sczytujemy z tego, co stoi za x, czyli za x ja widzę plus 1 od razu, ale pamiętam o zmianie znaku, czyli minus 1. Natomiast Q to jest to, co stoi za całą funkcją. Widzimy minus 6, sczytujemy minus 6. Zatem mój wektor ma współrzędne minus 1, minus 6 w podpunkcie C. Może, żeby tylko jeszcze powtórzyć, to przypomnijmy sobie te strony, bo czasem jest informacja w zadaniu o przesunięciu o wektor, ale często bywa prawo, lewo, góra, dół. Przypomnijmy, minus 2 jako P przesuwamy w lewo dwie jednostki, do góry 4 w tym wypadku. W podpunkcie B. W prawo 10 jednostek, bo jest na plusie, no i że Q jest na minusie, no to w dół 3 jednostki. I w podpunkcie C mamy P na minusie, czyli w lewo 1 jednostka i minus 6 jest, tyle wynosi Q, czyli będzie w dół 6 jednostek. Pamiętaj, P przesuwa nam prawo-lewo, Q przesuwa nam góra-dół. Tego się trzymamy, bo to jest bardzo ważne przy przesunięciu o wektor. Zadanie numer 3. Wykres funkcji f przesunięto równolegle o wektor u. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymano, jeżeli. I teraz po punkcie a. Startujemy od funkcji f od x o wzorze minus pierwiastek z x. Przesuwamy o wektor o współrzędnych minus 1 i 2. Czyli jedna jednostka w lewo, dwie jednostki w górę. W podpunkcie b mamy funkcję 3 nad x i przesuwamy o wektor 3, 5. Czyli 3 jednostki w prawo, 5 jednostek w górę. W podpunkcie C mamy funkcję f od x równa się 5x kwadrat i przesuwamy o wektor minus 3, minus 4. Czyli 3 jednostki w lewo i 4 jednostki w dół. Nie musimy tego wykonywać w układzie współrzędnych, rysować, tylko my mamy podać sam wzór tej końcowej funkcji, jaką otrzymamy. Żeby ten wzór podać, to oczywiście przypomnę jeszcze raz, że startując z funkcji f od x, przy przesunięciu o wektor o współrzędnych p i q, otrzymamy zawsze funkcję postaci f od x minus p dodać q. Czyli pamiętaj, to jest ta moja końcowa funkcja, jaką otrzymam. Mogę ją nazwać g od x. Zresztą tak poprosiłam, żeby nazwać ją g od x. Czyli w podpunkcie a piszę g od x będzie się równało. I teraz popatrz. Ma to wyglądać tak. F od x minus p. Czyli jak moja f się zaczyna? Minus. No to tak samo musi być. Pierwiastek. I teraz uwaga. Pod pierwiastkiem jest x. A ja we wzorze mam x minus p. Czyli muszę przepisać x, ale za x jest minus p. Moje p to jest przecież to pierwsze, czyli będę miała ta pierwsza współrzędna, czyli będę miała minus i minus, czyli da mi to plus 1. I za tą funkcją, skończyła mi się funkcja, jest plus q. U mnie q to jest 2, czyli plus 2. I tyle. Mam tylko napisać wzór po przesunięciu o wektor. Pamiętaj o tym, że to p to q. Tutaj p, tutaj q. Tutaj p, tutaj q. O tym nie możemy zapomnieć. No to teraz w podpunkcie b. Jaką funkcję otrzymamy? G od x równa się. Oczywiście zaczyna się tak jak ta funkcja, czyli będzie 3 nad. I teraz tam, gdzie x, ma ci się pojawić x minus p. Czyli musisz przepisać x, ale za tym x-em minus p. Czyli minus i teraz patrzymy, jakie p. Wynosi 3? No to po prostu przepisujemy 3. I za całą funkcją, skończyła mi się funkcja, dodać q. Czyli u mnie dodać po prostu 5. Tyle. Mamy tylko wzór podać. Nie przekształcać go dalej. No i teraz w podpunkcie C g od x równa się. Zaczynamy. F od, czyli patrzymy, jak nasza funkcja f się zaczyna. No to 5. Teraz uwaga, powinno być x, ale my we wzorze mamy x minus p.
ale skoro ten x jest do kwadratu, to ja muszę zrobić w nawiasie, żebym w nawiasie zawarła x minus p. Czyli piszę x minus p, ale moim p jest minus 3. Czyli po co pisać jeszcze jeden minus, jak minus i minus da mi plus 3 i to, jak widzisz, do kwadratu jest, bo muszę skończyć funkcję. I za całością plusku, czyli u mnie to będzie plus minus 4. No ale to się tak raczej nie pisze. Czyli po prostu plusku, czyli u mnie będzie po prostu minus 4. I popatrz, to się zgadza z tym, co powiedziałam, że jeżeli widzisz plus 1 za x, tak, to znaczy, że p wynosi minus 1, a q jest 2, no to piszesz 2, prawda, jak widzisz. Teraz w tej funkcji widzisz za x minus 3, więc wczytujesz wektor 3, a za całą funkcją 5, tu się na q nie zmienia, czyli jest 5. I w ostatnim podpunkcie. Za x widzisz plus 3, czyli wektor, jak się wczytuje, to jest minus 3, a za całą funkcją widzisz minus 4, no czyli masz minus 4. To działa w obie strony. Pamiętaj, że mając wektor napiszesz wzór, ale mając końcowy wzór możesz podać wektor. W obie strony to działa. Elastyczny musisz być w tym wypadku. Zadanie numer 4. Podaj wzór funkcji f oraz współrzędny wektora u, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać funkcję g daną wzorem. I w podpunkcie a. G od x to jest 5, pierwiastków z x plus 3 i za całością minus 2. W podpunkcie b. G od x to jest 4, w nawiasie x dodać 3 i to wszystko do potęgi trzeciej dodać 12. I w podpunkcie c. G od x to się równa 1 nad x plus 2 i za całością minus 1. I teraz popatrz, co mamy dane. Mamy dane wynik końcowy, czyli jaką funkcję mamy otrzymać, a naszym zadaniem jest powiedzieć, od jakiej funkcji powinniśmy wystartować i o jaki wektor powinniśmy wykres przesunąć. Zatem przypomnijmy sobie. Oczywiście startujemy od funkcji f od x, przesuwam ją o wektor o współrzędnych p i q, w wyniku czego otrzymuję funkcję f od x minus p i za całością dodać q. Czyli teraz musimy właśnie, naszym zadaniem jest zadziałać w tą stronę. Czyli mając wynik końcowy, chcę wywnioskować, jaka funkcja jest bazowa, wyjściowa i o jaki wektor tą wyjściową, bazową funkcję trzeba byłoby przesunąć, żeby tą otrzymać. Jak to zrobić? Bardzo prosto się to robi, ponieważ najpierw musisz poszukać tego, co podobne jest do tego wzoru. Czyli musisz poszukać x minus p, a później plus q, żeby odczytać wektor. Czyli ja może od razu będę ten wektor odczytywała. Popatrz, x minus p, czyli my takie coś mamy. Mamy x dodać 3, a we wzorze jest x minus p. Czyli to oznacza, że moje p to musi być minus 3. Tak jak tłumaczyłam, przy p znak zmieniamy. Natomiast masz plus q, czyli my też takie coś mamy, tylko mamy minus 2. Czyli piszemy minus 2, tyle wynosi q, bo tu się znaku nie zmienia. I teraz to jest już wektor odczytany, super, ale teraz od jakiej funkcji wyjść? Czyli jaka jest ta moja funkcja wyjściowa, którą nazwę f od x? Wystarczy, jak rączkami zasłonisz to plus 3 i minus 2. Popatrz, zasłaniam rączkami i teraz popatrz, co ja otrzymam. Będę miała 5, tu mam zasłonięte, czyli mam pierwiastek z samego x-a, bo to i to mi świadczy o przesunięciu o wektor. Czyli mam 5 pierwiastków z x. W podpunkcie B zróbmy tak samo, czyli najpierw poszukajmy tego wektora. Otóż tu mamy, prawda, wektor uwikłany i tu. Zatem moje P odczytuję z tego, co jest zaraz za X. Czyli widzisz plus 3, odczytujesz minus 3. Moje Q odczytujesz z tego, co jest za całą funkcją, czyli widzisz plus 12, odczytujesz oczywiście na plusie też 12. No to teraz od jakiej funkcji, gdyby chcieć to narysować, powinniśmy wystartować. Znowu zasłaniam rączkami to i to. I powstaje mi 4x do trzeciej, bo tego tutaj nie ma. Czyli piszę 4x do trzeciej. Pamiętaj, to i to świadczy o przesunięciu o wektor. Czyli tego nie ma. Jest 4x do trzeciej. No więc od takiej funkcji powinniśmy wyjść. No to podpunkt C. Znowu szukamy takiej postaci x minus p. No mamy x plus 2, tak? Czyli znowu, jak jest x plus 2, a ma być x minus p, to muszę zmienić znak. Czyli muszę napisać, że pierwsza współrzędna to jest minus 2, przecinek, a za całością jest minus 1, czyli po prostu piszę minus 1, bo tu znaku nie zmieniam. No i teraz, od jakiej funkcji powinnam wyjść, wystartować?
Wystarczy, że zasłonię rączką to, zasłonię rączką to, popatrz, i mam funkcję 1 nad x. No to też tak piszemy, 1 nad x. Czyli moja funkcja to jest 1 nad x. Jak ja ją przesunę o wektor minus 2, minus 1, to otrzymam tą funkcję, prawda? Pamiętaj, z tymi przekształceniami o wektor, to musisz umieć, mając funkcję, mając wektor, napisać co dostajesz, czy też mając to, co dostajesz, musisz umieć wymyśleć, tak? Konkretnie na podstawie wzoru. Musisz wywnioskować wektor i wywnioskować, od jakiej funkcji musisz wystartować. Więc gdybym ja to teraz chciała narysować, to musiałabym narysować funkcję 5 pierwiastek z x, przesunąć ją o taki wektor i dopiero wtedy to by mi powstało. I analogicznie w pozostałych podpunktach. Zadanie numer 5. Naszkicuj wykres funkcji o takim wzorze y, to się równa 2 nad x minus 1 i to dodać 2. Żeby taki wykres, takie funkcje naszkicować, to my musimy tutaj widzieć gdzieś przesunięcie o wektor, prawda? Czyli przypomnijmy sobie, y to się równa f od x, przesuwamy o wektor o współrzędnych p i q, w wyniku czego otrzymujemy taki wzór f od x minus p i dodać q. Poszukajmy, gdzie tu mamy x minus p? Oczywiście tu mamy. Gdzie mamy plus q? Oczywiście tu mamy. Czyli my jesteśmy w stanie z tej postaci gdzieś zobaczyć wektor, tak? Będzie to wektor o współrzędnych, uwaga, moje p widzę minus 1, szczytuję 1. Moje q widzę plus 2, no to szczytuję oczywiście też plus 2. Czyli mam wektor, popatrz. Wiem, co ma mi powstać, to ja tutaj zapiszę. Ma mi powstać 2 nad x minus 1, dodać 2. A teraz od jakiej funkcji bazowej wyjdę? Bo ja od razu tej nie narysuję. Bo najpierw muszę mieć tą prostszą wersję, funkcję wyjściową, tak zwaną bazową. Czyli y równa się. I teraz jak to otrzymujemy? Tak jak powiedziałam w zadaniu wcześniejszym. Wystarczy, że zasłonię rączką tą, to przesunięcie o wektor, czyli tą minus 1 i tą 2. I otrzymam funkcję 2 nad x. Czyli powinnam wyjść od funkcji 2 nad x. Ten wykres tej funkcji 2 nad x nie powinien być Ci obcy, bo to jest wykres hiperboli. Żeby ładnie go zaznaczyć, narysować go jak najładniej w układzie współrzędnym, ja osobiście polecam tabelkę zrobić. W tej tabelce tak minimum 4 punkty. Czyli tak, jakie fajne punkty, żeby się dzieliły? Na pewno 1 i 2 się fajnie podzieli. No i oczywiście minus 1 i minus 2 też fajnie. Czyli tak, 2 podzielone przez 1, jak podstawię 1, to będzie 2. 2 podzielone przez 2, no to to jest 1. Teraz podstawiam minus 1. 2 podzielone przez minus 1, to minus 2. I podstawiam minus 2. 2 podzielone przez minus 2, to minus 1. I teraz te punkty zaznaczam. Może kratkę tutaj przyjmę sobie, oczywiście jedną, niech będzie jednostka, to jedna kratka u mnie i zaznaczam. Dla 1 mam 2, stawiam kropeczkę. Dla 2 tutaj mam 1, stawiam kropeczkę. A mogę tu wypodpisywać. Dalej, dla minus 1 mamy minus 2, stawiam kropeczkę. I dla minus 2 mam minus 1, stawiam kropeczkę. Jeżeli nie pamiętasz kształtu hiperboli, to po 4 punktach nie wykapujesz. Musiałbyś w tej tabelce mieć z 10 punktów, żeby Ci przypomniał się kształt hiperboli. No, powinniśmy pamiętać kształt hiperboli. Ja przypomnę, tutaj rysujemy. Tak wygląda nasza hiperbola. Ona składa się z takich 2 skrzydeł. I pamiętaj, rysując wykres hiperboli, musisz pamiętać o tym, że hiperbola, ta w postaci takiej, jak my tu mamy, y równa się a nad x, ona nigdy nie przecina osi układów współrzędnych. Te osie układów współrzędnych, mówimy ładnie, są asymptotami wykresu funkcji. Ja taki specjalnie wykres wybrałam, taki trudny, specjalnie, żeby przypomnieć Ci właśnie asymptoty. I teraz co będę robiła? Będę przesuwała o wektor o współrzędnych 1 i 2, czyli jedną jednostkę w prawo i dwie jednostki do góry. Ale zanim ja to uczynię, najpierw muszę narysować asymptoty. I teraz jak będą wyglądały asymptoty? Asymptoty będą właśnie przebiegały przez taki punkt, który ma współrzędne 1 i 2. A to wywnioskowałam po prostu z wektora, popatrz. Czyli asymptoty będą przez ten punkt przebiegały. Czyli zaznaczę ten punkt. 1 i 2 to jest ten punkcik. I tutaj narysuję asymptotę linią przerywaną.
I tutaj przy dwójce też narysuję asymptotę linią przerwaną. Musi być tak narysowane. Pamiętaj, musi być narysowane asymptota. Musi być, bo wtedy wykres byłby niestaranny, gdybym ja o tym zapomniała. No hiperbola jest to taka jedna z trudniejszych funkcji, wykresów funkcji do narysowania na poziomie podstawowym. No ale może się zdarzyć, więc musimy o tym pamiętać. I teraz przesuwam te moje cztery kropki. Jeden w prawo, dwa do góry. No to niech będzie ta kropka. Jeden w prawo, dwa do góry, tutaj będzie. Jeden w prawo, raz, dwa do góry w tym miejscu. Teraz tu była czarna kropka, czyli jeden w prawo, dwa do góry. Jeden w prawo, dwa do góry. Po kratkach po prostu najwygodniej jest. I teraz rysuję wykres mojej hiperboli. Pamiętamy, przesunięcie o wektor nie zmienia kształtu. Zmienia tylko umiejscowienie w układzie współrzędnym. Dlatego też ten kształt będzie taki sam, jak tej funkcji, która była na początku. Tylko popatrz w innym miejscu. I po to mi były asymptoty, żebym ładnie nie przecięła tych właśnie moich linii pionowej i linii poziomej. I podpisuję sobie y równa się 2 nad x minus 1 i dodać 2. I tak oto narysowaliśmy ładnie w układzie współrzędnym wykres funkcji trudnej, bo ten wykres to hiperbola, to jest dosyć trudna funkcja, po przesunięciu o wektor. Ale ja musiałam najpierw wykapować, o jaki wektor ze wzoru, to jest trudne, o jaki wektor i od jakiej funkcji wystartować. Na to nasze spotkanie przygotowałam 5 zadań. Mam nadzieję, że te zadania pozwolą nam zrozumieć właśnie przesunięcie wykresu funkcji o wektor i zrozumieć to na bazie konkretnego wykresu funkcji. Pokazałam to na przykładzie też gotowego wykresu, czyli chociażby tak jak w zadaniu numer 5 pokazałam Ci na podstawie wykresu, który sami musieliśmy narysować, prawda? Ale głównie, podsumowując tak tą lekcję, głównie uczyliśmy się zapisywać wzorów, odczytywać wektora, zastanawiać się, czy to jest w prawo, czy to jest w lewo, czy to jest góra, czy to jest w dół. No bo to jest ważne przy przesunięciu o wektor i pamiętaj o tym, że przesunięcie o wektor zachowuje kształt funkcji wyjściowej, wykresu funkcji wyjściowej. Podsumowując, jeżeli P jest dodatnie, przesuwamy w prawo wykres. Jeżeli P jest ujemne, przesuwamy w lewo wykres. Jeżeli Q jest dodatnie, przesuwamy wykres do góry. Jeżeli Q jest ujemne, przesuwamy wykres na dół. To są najważniejsze rzeczy. No i oczywiście ten wzór. Musimy pamiętać o tym, jak wygląda wzór funkcji po przesunięciu funkcji bazowej, funkcji wyjściowej o zadany wektor, o wektor, o współrzędnych ogólnie P i Q. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie dla Ciebie dobrym powtórzeniem, czy też dobrą nauką właśnie przesunięcia wykresu funkcji o wektor. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.